Cześć, z tej strony Macek i w tym materiale, które chciałbym wam opowiedzieć, dlaczego mnie nie było, co mnie nakłoniło, żeby po prostu nic nie wrzucać, to trochę, żeby wam powiedzieć, że w ostatnim czasie miałem ciężko, z tego względu, że prawo jazdy, stres związany z prawem jazdy, po prostu mnie ogarnęło po całym ciele, przez ten ostatni czas nie mogłem po prostu myśleć o niczym innym niż o tym prawku, po prostu... Przy teorii, jak już byłem przy tej teorii, to się tak stresowałem, myślałem, no, to takie, wiecie, gorsze z głowy, ale jak sobie tak posiedziałem, sobie pomyślałem o tym praktycznym, to po prostu, no, strach mnie ogarnął, zacząłem się stresować i po prostu ostatnie miesiące były dla mnie strasznie ciężkie. Nawet nie miałem pomysłu, co wrzucać, a jedynie co, to ten shitpost z PUBG'a, który no, pocieszył mi humor, no ale chwilowo. Ale na szczęście już jestem po egzaminie, zdanym oczywiście. Nie, szczerze po sobie nie spodziewałem się, że uda mi się za pierwszym razem zdać, ale wiecie, satysfakcja jest. W końcu mogę chwilowo zapomnieć o problemach w życiu. W końcu mogę zająć się czymś, czym naprawdę lubię. Bo po prostu wrzucając ostatni film, typu z Farminga i z Human Fat Flats, poczułem tak, że to jest po prostu, to są filmy, które chcę wrzucać, które faktycznie sprawiają mi największą satysfakcję. Streamowanie, let's play'e, to nie jest dla mnie. Po prostu streamowanie nie sprawia mi przyjemności, tak kiedyś. Po prostu, wiecie, dla mnie to było męczenie się ze względu na internet wyrywającym jakością samego streama. Wiem, że w większości wam to nie przeszkadzało, ale wiecie, no, na dłuższą metę to po prostu nie pójdzie. Nie podobało mi się to już od jakiegoś czasu. Bardziej ten modder, który zaczął mnie dedosować, to mnie już całkowicie od tego odepchnęło. I wiecie, po prostu, no, ciężko jest mi to mówić, ale już na kanale streamu nie będzie. Po prostu, tak jak mówiłem, no, nie sprawi to przyjemności i nie chcę już tego robić. Mam nadzieję, że zrozumiecie, bo to jest po prostu, no, męczarnia. Męczarnia i jeszcze raz męczarnia. A co do kolejnych filmów, to aktualnie rozpocząłem pracę nad filmem. Mam wszystko nagrane. Jedynie co, to zostało mi zmontować i wrzucić, więc do mojego filmu spodziewajcie się pod koniec listopada. Mam nadzieję, że się wyrobię, bo trochę mi roboty czeka, ale będę z niego zadowolony, tak jak i wy, bo takie filmy będą się teraz głównie pojawiać. Robię, po prostu wiecie, kanał prowadzę według siebie, robię to, co chcę, to lubię, nie robię tego na siłę, to jest dla mnie bardziej hobby niż praca, bo pracą tego nazwać nie mogę. Po prostu wiecie. Nie ma się co przemęczać. No i tak myślę, że to ode mnie tyle. Zobaczymy, postaram się tego końca listopada wyrobić. Dzięki wszystkim za oglądanie i dzięki wszystkim tym, którzy trzymają się ze mną cały czas. Dziękuję wam za... Zapomniałem w ogóle powiedzieć, że za całą aktywność pod poprzednimi filmami. Taka się cieplutko robi w sercu, jak tak się patrzy na te łapki, jak się wam podobają filmy, na te komentarze. Bardzo, bardzo przyjemnie się to czyta, bardzo lubię patrzeć, jak wam się podobają moje filmy. No i to cóż, ode mnie to tyle. I wszystkim za wysłuchanie tego kilkuminutowego monologu. Widzimy się za jakiś czas. Papatki!